Pragniemy wywalić zaproszę z nami, być w kontakcie, bo u nas najciekawsze rzeczy, najnowsze, najnowsze. Radio Koncik. Powstańcie, dzwon Zygmunta wzywa. Dnia w Radiu Maryja naszym gościem jest pan doktor Bartłomiej Grysa, arabista. Szczęść Boże, panie doktorze. Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy. Panie doktorze, Emmanuel Macron, nowy prezydent Francji, udzielił wywiadu 8 gazetom wydawanym w Europie. Pośród nich jest z Polski Gazeta Wyborcza. No i tam mówi między innymi, że Europa nie jest supermarketem, Europa jest wspólnotą losów, sama siebie osłabia, gdy godzi się na to, by odrzucano jej zasady, a kraje Europy, które nie przestrzegają reguł, muszą ponieść wszelkie polityczne konsekwencje. Być może chodziło tutaj panu prezydentowi o uchodźców islamskich. Więc pytanie do pana jako do arabisty. Jak pan postrzega takie zdanie Europa jako wspólnota losów i jeśli ktoś nie przestrzega zasad, które na przykład wdraża u siebie Francja, a jak te zasady obowiązują i z czym Francja się boryka, no to najlepiej świadczy wojsko na ulicach z długą bronią. Pytanie, czy u nas ma być podobnie, żebyśmy byli wspólnotą losów? Myślę, że nie o to chodzi, żebyśmy dzielili los, który Francuzi sami na siebie sprowadzili, tylko żebyśmy mądrze wybrnęli z tego kryzysu, który został, wiadomo, rozpoczęty przez Niemcy, przez kanclerz Niemiec. I to oczywiście nie możemy się tutaj ugiąć w żaden sposób przed próbą narzucania tych kwot migracyjnych. Zresztą jak spojrzymy, to żaden z krajów, które zobowiązały się przyjąć tych tak zwanych migrantów, albo lepiej ujmując, nachodźców, którzy teraz przebywają we Włoszech i w Grecji, żaden z tych krajów nie wypełnił swoich zobowiązań. Także jeśli Komisja Europejska chce wstrzymać postępowanie przeciwko Polsce, to powinna wstrzymać także przeciwko wszystkim innym krajom, przeciwko Niemcom też. Pani kanclerz Niemiec popiera to, co robi Komisja Europejska. Mówi o tym, że no ma taki mandat do tego, żeby takie postępowania wszczynać, no bo rzeczywiście kraje Europy Środkowo-Wschodniej, Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, no to są te kraje, które no podskakują wartościom europejskim. No właśnie pytanie, czemu tak naprawdę poskakują? Myślę, że nie poskakują żadnym wartościom europejskim, tylko jakiemuś planowi, który stoi za tymi ruchami najniższymi. Wiadomo, że tu się już objawiły fundacje George'a Sorosa gdzieś tam w tle i nie wiadomo, kto jeszcze za te sznurki pociąga. Myślę, że ci nachodźcy islamscy są pewnym tylko elementem. Natomiast oczywiście za tym też stoi ta ideologia naiwna ruchów lewicowych i też myślę, że jednak jakaś podskórna, może nawet nie podskórna, tylko wprost nienawiść do wartości chrześcijańskich, że chrześcijaństwo będzie łatwiej obalić, wprowadzając 7 milionów uchodźców, którzy czekają, prawda, w Afryce na to, żeby wejść do Europy. I tu zresztą chciałbym przytoczyć taki cytat pierwszego prezydenta wolnej Tunezji. To był człowiek, który kształcił się we Francji, Habib al-Bourguiba, sam kiedyś powiedział, że jeżeli Europa z Bliskim Wschodem zamieniłaby się na 50 lat, to po 50 latach Bliski Wschód byłby kipiącą oazą, a Europa stałaby się pustynią. Także to lepiej świadczy o tym, czego się możemy spodziewać po tych tak zwanych migrantach, którzy, no mówię, to są raczej ludzie, którzy przyjechali tutaj w większości, nie mówię, że wszyscy, moglibyśmy tu może odsiać pewną grupę po prostu kobiet i dzieci, przybyli w celach innych niż tylko poprawa ekonomicznego losu. Myślę, że to są ruchy zdecydowane, które mają prowadzić do islamizacji Europy, do całkowitej
destabilizacji tak naprawdę też i destabilizacji chrześcijaństwa w Europie, które de facto, no, jak na to spojrzymy, to umiera w krajach zachodnich. Ale też jesteśmy przekonywani do tego, że właśnie powinniśmy tych, jak pan mówi, nachodźców przyjąć, dlatego że jesteśmy chrześcijanami. Tak, no oczywiście można tutaj żonglować różnymi cytatami. W Biblii mi się nasuwa jedna historia o pannach mądrych i pannach głupich. Jednak roztropność też polega na tym, że jeżeli samemu się nie ma wystarczająco dużo tej oliwy, tak w przypadku tej perykopy, to nie rozdaje się jej osobom, które o to nie zadbały, ale też musimy w ogóle spojrzeć szerzej. My nie tylko mamy chronić chrześcijańską Europę, tylko w ogóle mamy chronić naszych obywateli, jeśli chodzi o Polskę. Wiadomo, że w Polsce są bardzo różni ludzie. W większości to są oczywiście katolicy cały czas, ale są też ludzie, którzy na przykład nie są katolikami, a mają też bardzo krytyczny stosunek do tego, co się dzieje na Zachodzie, jeśli chodzi o migrację. Takich ludzi mieliśmy też okazję spotkać na konferencji sejmowej w miniony poniedziałek. I tutaj oni mówią jednym głosem. To jest po prostu zagrożenie. No nie wpuszcza się złodzieja do swojego domu, nie wpuszcza się ludzi, którzy napadają, gwałcą, mordują. To się dzieje w tej chwili, którzy wysadzają się w powietrze. Tak mieliśmy teraz udaremniony zamach w Brukseli, ledwo co. Po prostu, no, też cytując inny fragment z Pisma. Duch Święty nie jest, jest duchem mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Jeżeli trzeźwego myślenia ludziom brakuje, rządzącym, no to po prostu trzeba zmienić rządzących, trzeba po prostu wpłynąć na władzę tak, żeby działała dla dobra obywateli, a nie dla dobra jakichś interesów, jakichś niejasnych interesów tak naprawdę. No choć zdaje się, że zagranica wolałaby zmienić rządzących u nas niż u siebie. Tak, no właśnie to jest cały problem. To, jednak te ruchy lewicowe i lewackie w Europie, one mają się świetnie i one są utrzymywane przez właśnie migrantów muzułmańskich, dlatego cały czas im przyklaskują. Chociaż imamowie, prawda, duchowni muzułmańscy i inni, wielu innych muzułmanów przyznaje, że to są po prostu naiwni, przepraszam za określenie, naiwni idioci, pożyteczni idioci, o może bardziej, cytując klasyka, i że oni się też za nich wezmą, kiedy przejmą władzę. Także to muzułmanie, te ruchy radykalne zwłaszcza próbują też wykorzystać po prostu lewicę europejską, która z kolei myśli, że wykorzystuje muzułmanów do swoich celów. Słyszałem kiedyś takie zdanie, że islamiści dialogują do momentu, kiedy są w mniejszości, ale kiedy już zaczynają stanowić większość, dialog się kończy. Tak, to tak było od początku, kiedy Mahomet stanowił mniejszość. W Mekce to udawał, że jest pokojowo nastawiony, nawet w pewnym momencie dodał córki Allaha do panteonu bóstw, które wolno było czcić w islamie. Także poszerzył ten monoteizm o mekkański politeizm częściowo, a potem, kiedy zyskał przewagę w Medynie, kiedy rozpoczął konflikt z plemionami żydowskimi, które zamieszkiwały Medynę, to już pokazał swoje drugie oblicze. Panie doktorze, próbuję się też powiedzieć, że no najpierw się ukrywa jakby to, że terroryści to przede wszystkim wyznawcy Allaha, ale z drugiej strony też próbuje się powiedzieć, to nie ma nic wspólnego z islamem, to jest kwestia radykalizacji, to nieraz jest tak, że uaktywnia się, radykalizuje się drugie pokolenie już tych, którzy mieszkają, trzecie pokolenie od iluś lat tam gdzieś na zachodzie Europy. Jak pan postrzega właśnie to rozróżnienie, że islam tutaj jest w porządku, natomiast nie należy utożsamiać islamu z tymi ruchami czy działaniami terrorystycznymi? To niestety fakty są inne. Jeżeli zna się źródła muzułmańskie, jeżeli czyta się źródła muzułmańskie, to widać, że wychodzi z tego ideologia, która jest zabójcza dla wszystkich kultur, z którymi się styka. Natomiast na szczęście nie wszyscy muzułmanie tę ideologię realizują, nie wszyscy muzułmanie też znają nawet Koran. Myślę, że nawet większość nie zna Koranu. I dlatego no, w życiu codziennym w ogóle często w relacjach też z innymi posługują się sumieniem, które jest akurat u tych ludzi silniejsze niż wartości, które przekazuje
ale no, islam jest taką pułapką dla samych muzułmanów. Po prostu to oni są pierwszymi ofiarami islamu tak naprawdę. I jeżeli patrzymy właśnie na życie Mahometa, to jest przede wszystkim religia Mahometa jest tak. On powiedział, że Mahomet to chyba jest postać nawet ważniejsza w islamie niż Allah, niż Bóg. I to jednak wyraźnie jawi się obraz człowieka, który jest bezwzględny, który jest bezwzględnym przywódcą politycznym, który próbuje podporządkować sobie cały świat de facto. Zresztą nie bez przyczyny islam dzieli na świat na dom islamu i na dom wojny. Czyli tam, gdzie islam nie panuje, tam musi być toczona wojna tak długo, aż islam zapanuje. A czym jest dżihad w islamie? Dżihad, rdzeń tego słowa oznacza rozmarzony wysiłek. Natomiast w kontekście, w którym się pojawia nie tylko w Koranie, ale przede wszystkim w tradycji muzułmańskiej, to dotyczy w większości walki. Dotyczy walki, która jest przepisana muzułmanom, chociaż jest im nienawistna, jak mówi Koran w jednym z miejsc, ale w ogóle mówi się też o dwóch dżihadach, o dżihadzie wewnętrznym, o dżihadzie jakby mniejszym, o dżihadzie większym, że niby ten większy dżihad to jest dżihad prowadzony ze swoimi wadami, a mniejszy jest ten, który jest prowadzony mieczem. Niemniej też tutaj tradycja muzułmańska nam nie pozostawia wątpliwości co do tego, że musi być prowadzony jeden i drugi wszelkimi metodami. Teraz w Europie prowadzi się głównie dżihad seksualny, tak to nazywają duchowni muzułmańscy, czyli jak najwięcej Europejek zdobywać dla islamu i jak najwięcej płodzić dzieci, które muszą być wychowywane w duchu muzułmańskim. A czy to na przykład te gwałty, które miały miejsce w Niemczech, które były skrzętnie ukrywane przez rząd niemiecki, przez media niemieckie, to wynika właśnie z takiej mentalności cywilizacyjnej tych ludzi, którzy gwałcili? Religijnej, tak. Oczywiście, to jest według tych, którzy to robią, to jest sposób na przekazywanie islamu. Także. Czyli to jest dobre. Według nich. No tak, według nich to jest oczywiście szokujące dla nas i myślę, że dla każdej kultury, która szanuje po prostu życie ludzkie, czy dla każdej cywilizacji jest to szokujące, bo jakby posługujące się dekalogiem, tak, w taki czy inny sposób, ale też trzeba wprost powiedzieć, w islamie nie ma dekalogu. Tak, nie ma. Jest oczywiście przekazanie nie zabijaj, ale nie zabijaj drugiego muzułmanina. Bo w takim na przykład rozumieniu. Już zabicie niewiernego nie jest zakazane. I tak dalej, jeśli chodzi o właśnie o podejście do kobiety. Kobiety są takim samym dobrem jak inne rzeczy, które posiada muzułmanin. Także te różnice światopoglądowe są szokujące i one są też ukrywane, jak widać właśnie. W takim też pojęciem kojarzonym z islamem obok dżihadu jest szariat. Na czym to polega w skrócie? Tak, szariat to są głównie prawne aspekty islamu. To jest jakby islam od strony prawnej, czyli ale szariat też określa bardzo często taki szczegółowy wymiar życia muzułmanina, na przykład to, na jakim boku może spać, czy w trakcie modlitwy ktoś może przed nim przejść, na przykład co unieważnia modlitwę, przejście kobiety, na przykład unieważnia modlitwę muzułmanina. Bardzo różne szczegóły życia, które się odnoszą do nakazów, które zostawił Mahomet. Też. I także szariat w różnych odcieniach jest wprowadzaniem w życie jakby taką kalką życia Mahometa, a także nakazów, które dotyczą każdej sfery życia. Dlatego, że islam jest właśnie taką religią totalną. To nie jest często, w zasadzie nawet, ja bym nawet powiedział, islamu nie należy nazywać religią. Jest to system totalitarny, jest to system całościowy. Czyli właśnie wymiar prawny, szariat jest takim wymiarem, który ma dominować też. Na przykład, kiedy muzułmanie przybywają do krajów, w których szariat nie dominuje, to muszą doprowadzić do tego, na przykład poprzez tworzenie sądów szariackich, co już ma miejsce w Wielkiej Brytanii, w Niemczech, do stworzenia równoległego państwa, do stworzenia równoległego systemu prawnego i przejęcia władzy ostatecznie.
Panie doktorze, a czy według tego prawa szariatu muzułmanie mogą się zasymilować, czy też dzieci muzułmanów muszą być wychowywane w duchu islamskim? No bo niektórzy mówią tak, mamy sąsiadów, oni pracują, oni się zasymilowali, są muzułmanami. Czego się obawiacie? To znaczy, w islamie jest takie pojęcie jak taqiyya albo kitman. Jest to ukrywanie swoich poglądów i asymilacja, jeżeli muzułmanin postępuje zgodnie z nakazami islamu, bo mówimy o tych muzułmanach w tym momencie, którzy świadomie postępują za nakazami islamu, to asymilować się im nie wolno, chyba że właśnie dzieje się to na zasadzie oszukania niewiernych, oszukiwania niewiernych. I wtedy faktycznie muzułmanin może udawać takiego liberalnego człowieka, jeść wieprzowinę nawet, nosić krzyż, tak, a de facto jest gorliwym wyznawcą Mahometa. I to jest właśnie też cały problem, rozróżnić tych, którzy gdzieś tam są liberałami albo odchodzą od islamu i są w stanie nawet ponieść konsekwencje tego odejścia, a tych, którzy udają. Tak, to jest też cały problem w współżyciu między niemuzułmanami a muzułmanami. Trochę na temat też religii mówiliśmy, pan doktor mówi o tym, że jest to też religia monoteistyczna, ale jak wygląda obraz raju i czy ten obraz raju, do którego przecież zmierzają wyznawcy, no też podpowiada sposób postępowania tu na ziemi? Tak, no obraz raju jest całkowicie zmysłowy. To już było też podnoszone w dyskusjach między chrześcijanami a muzułmanami w pierwszych wiekach islamu, że właśnie chrześcijanie wytykali muzułmanom, że w tym raju, po pierwsze w tym raju w ogóle nie ma Boga. Tak? Allah nie jest wspomniany w Koranie jako występujący w raju. Wręcz przeciwnie, występuje w piekle i pilnuje mąk piekielnych. I ten obraz właśnie rozpusty całkowitej i rzeki płynące winem. W związku z tym niektórzy muzułmanie przenoszą to już na życie obecne. Także jest to religia, która ten też wymiar religijny, on głównie po prostu nawiązuje do grzechu, do tego, co znamy jako grzechy główne w kościele, tak? To jest coś, co jest tam podsycone i uwypuklone jako obietnice, które są realizowane w raju. Panie doktorze, w Polsce mamy także choćby polskich Tatarów, którzy zasymilowali się, którzy dawali wielokrotnie dowody na wierność państwu polskiemu, którzy też o Polskę walczyli. Jak pan tutaj postrzega też te możliwości asymilacji? No tak, Tatarzy są grupką mikroskopijną w porównaniu do rzeszy miliarda muzułmanów, tak, około miliarda w tej chwili na świecie, nawet więcej w zasadzie mamy wyznawców islamu. I często właśnie popełnia się taki błąd, że patrzy się na cały świat islamu przez pryzmat Tatarów w Polsce. Ale jeśli chodzi o asymilację, powiem tak, wielu Tatarów przyjmowało obywatelstwo polskie, szlachectwo polskie przechodziło na katolicyzm. Mamy nawet polityków, którzy są z pochodzenia gdzieś tam z dziada padziada Tatarami i porzucali islam. Ci, którzy zostali przy islamie, to jest taki islam tatarski głównie teraz, to jest taki islam synkretyczny. On jakby przez wyznawców tych ruchów radykalnych, czyli tych ruchów, które wracają do islamu pierwotnego, jest w zasadzie uważany za herezję. Oczywiście dla nas to dobrze, dlatego że Tatarzy dzięki temu się asymilują, chociaż jest pewne pęknięcie też wśród nich widoczne od świątych, ale ta starsza grupa zwłaszcza postrzega ten cały islam arabski, islam, te działania terrorystów jako coś nienormalnego, jako coś nieludzkiego. Tylko problem jest w tym, że oni nie mają de facto podstaw do propagowania swoich poglądów na podstawie islamu, tak? Dlatego, że islam nie daje możliwości obrony takich poglądów, szacunku wobec niewiernych, tak? I wobec innowierców, niemuzułmanów, postępowania wbrew nakazom po prostu swojej religii, czyli wbrew dżihadowi. Dla nas to dobrze, a dla Tatarów jest to trwanie w pewnym takim rozdwojeniu, tak? I dlatego stąd wielu Tatarów wiernych Rzeczpospolitej wybierało właśnie całkowite utożsamienie się z polskością też przez chrzest, przez wejście do kościoła. Pan
normalnie, doktorze, uważa, że jeżeli w Polsce zakazane jest szerzenie ideologii faszystowskiej i komunistycznej, to także powinno się zabronić szerzenia ideologii szariatu, która jest podstawą islamu. Tak, dlatego że szariat jest właśnie kwintesencją islamu i tak jak już wspomniałem, islam jest ideologią złożoną, jest ideologią totalitarną, nie jest tylko religią. Dlatego moim zdaniem dopisanie, sformułowanie prawne takiego określenia jak zakazanie właśnie szariatu, podobnie jak szerzenia ideologii szariatu, podobnie jak zakazanie szerzenia ideologii komunistycznej czy faszystowskiej w Polsce, byłoby czymś, co dałoby narzędzia prawne. Oczywiście jest to tylko jeden z kroków. Jest potrzebna edukacja, jest potrzebnych wiele czynników, żebyśmy po prostu byli wolni od tego problemu, który dotyczy coraz bardziej, dotyka tak w sposób wybuchowy, tak jak widzimy, dotyka Europy Zachodniej. Jako argument do przyjmowania imigrantów islamskich wskazuje się także to, że przecież Polacy też byli kiedyś uchodźcami, że dzieliliśmy los uchodźców. I czy można postawić znak równości pomiędzy Polakami, którzy na przykład zmuszeni byli opuścić Polskę ze względu na II wojnę światową czy prześladowania komunistów, w ręce których zresztą Zachód nas wepchnął, a na przykład tymi, którzy gwałcili kobiety w Niemczech, którzy ustawili zaporę, gdzie zginął polski kierowca we Francji, gdzie tworzy się specjalne getta nie dla imigrantów, tylko dla na przykład kierowców ciężarówek, żeby chronić ich przed imigrantami. Tak, oczywiście nie można postawić żadnego znaku równości, tylko całkowity znak nierówności między tymi dwiema sytuacjami porównawczymi. To wskazał kilka lat temu w swojej książce jeden to była głośna sprawa, jeden z lewicowych polityków niemieckich, Thilo Sarrazin, wydając książkę pod tytułem Jak Niemcy zwijają się, że tak powiem, czy jak Niemcy po prostu kopią sobie grób. I pokazał, że wszystkie społeczności, od strony ekonomicznej badając, pokazał, że wszystkie społeczności poza muzułmańskimi wnoszą jakiś wkład pozytywny dodatnie do gospodarki Niemiec. Między innymi chwali tam w tej książce Polaków, naszych rodaków, a pokazuje, że muzułmanie wręcz przeciwnie. I to jest właśnie ta różnica, na przykład od strony ekonomicznej, ale też właśnie od strony cywilizacyjnej, od strony kulturowej. Jest poważny problem z muzułmanami i jestem zdania, że jeżeli pomagać, to po prostu na miejscu. Jeżeli pomagać, to tam, w momencie, kiedy dana społeczność czy dana grupa chce faktycznie pomoc przyjąć, a nie wykorzystać ją do swoich celów. Bardzo dziękuję, pan doktor Bartłomiej Grysa, arabista, nasz gość. Dziękuję za rozmowę, panie doktorze. Dziękuję również, kłaniam się. Z panem Bogiem. Panie doktorze, obudź się, Polsko ma. Niech upadnie moja.